Witam, Bogusz Kasowski, 6 maja, zaczynamy Sercowe Info, gdzie zaczniemy od rzeczy, którą mi wypomniano w komentarzach pod poprzednim programem, że nie poruszam kwestii srebrnej rewolucji, jaka zaczyna się w Stanach Zjednoczonych. Chodzi o akcję Wall Street Silver, gdzie nazwa oczywiście jest bardzo zbliżona do styczniowej akcji Wall Street Bets na akcjach spółek GameStop czy tam chyba AMP to była skrót, czy tam jakaś po prostu akcje spółki rozrywkowej. Nie pamiętam dosłownie w tej chwili teraz tego skrótu, a też nie chcę wpadać w błąd, tak czy inaczej. Wtedy już też pojawiły się pierwsze próby wrzucenia akcji na srebrze, żeby ten według w opinii wielu osób zmanipulowany rynek srebra podbić do wysokich wycen. Kwestia podbijania została przeze mnie opisana w ostatnim numerze kwartalnika Inwestor. Właśnie dlaczego wtedy się ta akcja nie udała i myślę, że gdyby każdy przeczytał, czy gdyby zainteresowani przeczytali ten artykuł, by prawdopodobnie zrozumieli, dlaczego ta akcja również w tym obecnym wykonaniu Wall Street Silver nie za bardzo ma szansę powodzenia. Pewne rzeczy oczywiście przytoczę w bardzo krótkim skrócie, bo też i nie wszystko. Natomiast zacznijmy od tego. Dzienny obrót fizycznym srebrem według LMI to około 600 milionów uncji. 600 milionów uncji to bardzo, bardzo dużo. Oczywiście skupowanie fizycznego srebra może nam zmniejszyć ten obrót, no bo będzie brakowało fizycznie surowca, ale kiedy przejrzałem trochę tą grupę redditową poświęconą tej akcji, co zauważyłem? Zauważyłem, że wiele wpisów zaczyna się, no kolejna paczka srebra przyszła, kupuję srebro od dawna. Innymi słowy, ci, którzy kupowali wcześniej już to srebro, kupują je nadal, czyli oni nie zwiększają nam popytu. Jeżeli byśmy do tego oczywiście dorzucili, że są osoby, które kupują mniejsze paczki srebra, bo zobaczyli gdzieś billboard, szczerze mówiąc, akcja billboardowa jest ciekawym pomysłem, bo pozwala dotrzeć do osób z innego pokolenia, z nieco starszego pokolenia, to jednak zobaczmy, że ceny srebra wcale tak na przestrzeni lat się nam nie zmieniały na tyle, żeby one były w stanie chronić nas przed inflacją. Do tego weźmy pod uwagę właśnie tą ilość kruśców, który jest w obrocie fizycznym. By wpłynąć na rynek, ta akcja by musiała zabierać minimum, takie absolutne minimum, żeby mieć jakiś drobny wpływ na rynek, 5% podaży. 600 milionów uncji, 5% podaży, myślę, że każdy jest w stanie policzyć, ile to jest. Jest również w stanie przeliczyć to sobie na dolary, tak, po aktualnym kursie srebra. No po prostu jest to nierealne, żeby codziennie coś takiego generować, a i tak będzie to na jakiś czas. Do tego weźmy pod uwagę, że jest to totalnie większy rynek. To, że udało się na akcjach GameStopa wrzucić pół miliarda dolarów, 500 milionów dolarów, naprawdę niesamowita kwota, kwota wystarczająca, by spółkę o wycenie 2 miliardów wypompować, no bo to jest po prostu zastrzyk na poziomie 25%. Ta sama kwota na rynku srebra, gdzie dzienny obrót jest 600 milionów uncji dzienny, już nie. Już nie, bo 600 milionów uncji to jest niestety znacznie, 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 znacznie więcej. Więc te zmiany, zresztą w artykule też wskazuję, że podobne zmiany, które miały miejsce na wycenach srebra z przełomu stycznia i lutego, które mogliśmy przypisać akcji redditowej Wall Street Bets, to zdarzały się już wcześniej bez żadnej akcji. Tak więc nie były żadnym odstępstwem od wyjątku. Stąd myślę, że nie ma co tutaj mówić o srebrnej ewolucji. Akcja fajna, akcja promująca przede wszystkim metale szlachetne i inwestowanie w nie, więc ja jestem jak najbardziej za. Też uważam, że srebro jest niedocenione, natomiast z drugiej strony uważam, że srebro jest zdecydowanie poza zasięgiem takiej oddolnej akcji, dopóki się ktoś duży do niej nie przyłączy. Zresztą o tym też w artykule swoim. Tak więc zainteresowanych odsyłam na stronę fxmag.pl, gdzie można nabyć i cyfrową, jak i papierową wersję magazynu kwartalnika Inwestor, gdzie jest masa fajnych artykułów, w tym właśnie mój poświęcony tej nieudanej akcji z początku roku. No i teraz mamy tak naprawdę z tego powtórkę. Dzięki wielkie za uwagę. W tej chwili oczywiście przechodzimy do wykresów. Ja zapraszam do subskrybowania, do lajkowania, do szerowania programu, do udostępniania go dalej, a zerkniemy, co się dzieje na wykresach, więc zapraszam dalej.
Powiedziało się A, powiedzmy więc też B, czyli jak wygląda rynek srebra w tej chwili. Jak widzimy, w ostatnich dniach mieliśmy pewną pompkę tutaj na samym początku ta duża świeczka, tak? Więc mamy tutaj pewną pompkę pod tym względem, ale weźmy pod uwagę, że jakbym się daleko nie cofał, myślę, że w ciągu 10-12 miesięcy bym na pewno znalazł bez problemów i takie świeczki, więc myślę, że nie ma co tutaj mocno szału czynić, bo zobaczcie, że tak naprawdę te ceny nadal są spychane. Oczywiście jakieś osoby mogą uznać, że ten obrót, zmożony obrót na srebrze ze względu właśnie na tą akcję jest jak najbardziej sensowny i ma szansę powodzenia. Te osoby oczywiście jak to uznają, no to oczywiście będziemy mieli do czynienia ze wzrostem cen, natomiast myślę, że duzi gracze spokojnie są w stanie to wszystko sobie odebrać, żeby tutaj nie kombinować za dużo i po prostu zarobić jakieś pieniądze. W dodatku zobaczmy, że samo PF Mint, sama sprzedaż w ostatnim czasie wcale nie jest taka wysoka. PF Mint, czyli największa australijska mennica, wypuściła w kwietniu prawie 1 800 000 uncji srebra. Dużo, niedużo? Dużo. 12,4% więcej niż w marcu tego roku. Ale 15% mniej niż w kwietniu ubiegłego roku, gdzie kwiecień już był tym momentem, kiedy mieliśmy bardzo duże zainteresowanie metalami szlachetnymi w związku z pandemią. Więc jeżeli mamy kwiecień 2020 o 15% wyższą sprzedaż niż obecnie PF Mintu, no to nie ma co tutaj szaleć za bardzo. Zwłaszcza, że oczywiście PF Mint już zbliża się do swoich możliwości produkcyjnych miesięcznych i tak naprawdę wypuszcza tyle, ile może, ale też jest kwestia tego, że zobaczcie, że mimo tego te ceny nam nie skaczą jakoś w górę. Te ceny są w jakimś tutaj rozsądnym przedziale, się poruszają tak naprawdę w przestrzeni 25,8, 26,8, dwukrotnie zaledwie naruszając tą perspektywę, od 21 kwietnia, czyli ponad 2 tygodnie. Tak więc ta akcja nie ma jakiegoś dużego znaczenia. Tu jest oczywiście ta akcja, o której mówiłem, ta styczeń-luty, gdzie zobaczcie, przez 3 dni faktycznie była tutaj widoczna pompka, ale jednocześnie, tak jak mówię, ten obrót wtedy, tak samo da się go znaleźć wcześniej na wykresie, tak więc tutaj nie będę teraz go szukał. Kto chce, to tak jak mówię, magazyn inwestor, jak najbardziej po prostu do magazynu, tak, do numeru. Zresztą na okładce też widać, że ładnie jest artykuł na ten właśnie temat. I myślę, że tutaj niewiele się nam zmieni. I ta akcja również zakończy się w podobny sposób, czyli nawet jeśli pojawi się jakiś spektakularnie wyglądający na pierwszy rzut oka ruch w górę, to na tym srebrze wrócimy po prostu do normalnego przedziału. Zresztą weźmy pod uwagę, że jak przejdziemy nawet sobie na interwał miesięczny, to w tej chwili jesteśmy znacznie poniżej szczytów srebra. Więc tak naprawdę nawet wypompowanie tego srebra powyżej pewnych poziomów, powyżej na przykład tych $35, które tutaj mamy, będzie tak naprawdę nadal w jakimś normalnym rozkładzie dla tego właśnie surowca. Więc ja tutaj bym się tym specjalnie mocno tą akcją nie fascynował. Ona będzie fajna, oczywiście, podobnie jak Wall Street Bets, do obserwacji z punktu widzenia psychologicznego, psychologii inwestowania, psychologii tłumu, co zresztą gdzieś dzisiaj mi mignął artykuł, że gość TikToka jakiś stworzył kryptowalutę, którą nazwał scam i która po prostu, znaczy w skrócie scam, bo nazwa była oczywiście rozwinięta, skrót się układał w słowo scam i uzyskał wycenę maksymalną $70 milionów w którymś momencie. Oczywiście tu się przypomina książeczka i historia z niezwykłe szaleństwa tłumów, którą miałem okazję recenzować na stronie prywatnej Inwestor. Znajdziecie recenzję tej książki. Niezwykłe złudzenia i szaleństwa tłumów. I tam też się pojawiała akcja związana właśnie ze sprzedażą akcji w Wielkiej Brytanii, jeśli dobrze pamiętam. I to była akcja po prostu, gdzie ktoś stworzył spółkę,
o nazwie wielce tajemnej, spółka, o której działalności nikt nic nie będzie wiedział, i zarobił na niej. I zarobił na niej naprawdę duże pieniądze, jak na tamte czasy. Oczywiście zaraz pierwszego dnia się z kasą zawinął. Natomiast link do recenzji tej książki wrzucę w opisie odcinka, więc tam go oczywiście będziecie mogli znaleźć. Będzie też link do wspomnianego artykułu FX, znaczy do artykułu, do numeru FX Maga aktualnego inwestora, gdzie możecie sobie przeczytać więcej na ten temat, jeżeli jesteście zainteresowani. Tak jak mówię, jest też dostępna wersja cyfrowa, więc każdy coś dla siebie może znaleźć. Natomiast jeżeli chodzi o srebro, sama akcja, moim zdaniem, jeżeli wypompuje do 28 dolarów ta akcja, nie normalny rynkowy, bo widzimy, że 28 dolarów jesteśmy w stanie osiągnąć bez problemu, to będzie sukces. Jeżeli nie i będziemy się po prostu dalej tłoczyć, czy takim wolnym schodkiem wchodzić do 28, to ta akcja po prostu jest na chwilę obecną bez znaczenia dla rynku. Tutaj oczywiście wydawać by się mogło, że w poniedziałek mieliśmy potężny ruch, ale no, on został dość szybko zgładzony. Nie było tej kontynuacji, nie było tego pchania, więc nawet jeżeli ktoś tam więcej zakupił, a ponoć też zwiększony obrót się pojawił, jeszcze tego nie sprawdzałem, na jednym z funduszy opartych o fizyczne srebro, to prawdopodobnie oni coś kupili, ale też z drugiej strony pamiętajmy, że to nie jest takie zero-jedynkowe. Ten obrót dzienny fizycznym surowcem jest bardzo, bardzo duży. Zdecydowaną większość srebra odbiera przemysł, więc nawet jeżeli się pojawi kwestia, że zabraknie fizycznego kruszcu dla inwestorów fizycznych, to nie znaczy, że go braknie dla przemysłu. Bo umowy są takie, że po prostu przemysł ma dostawy, a z kolei inwestorzy indywidualni już niekoniecznie muszą dostawać wszystko od ręki. Więc ja tutaj bym, tak jak mówię, nie panikował aż tak, bo ta akcja raczej, podobnie jak poprzednia, spali na panewce. Zrobiła fajny ruch, który nie był wcale żadną nowością i zaliczyła potężny spadek. Tutaj mieliśmy fajny jednodniowy ruch oczywiście. Natomiast w tej chwili się konsolidujemy i zobaczymy, jak z tego wyjdziemy. Robi się nam inside buy, więc technicznie fajna formacja, ale jeszcze nie do wyjścia, no i ograniczone tak naprawdę przez dwa dość blisko leżące siebie zakresy FIBO. Przechodząc oczywiście dalej, rynek złota też tam się ustabilizował. Zobaczcie, że od 21 kwietnia, też ta sama data, którą wspomnieliśmy przy rynku srebra, tkwimy tak naprawdę w tym samym przedziale pomiędzy 1762 a 1800 dolarów. Okazuje się, że mamy w tej chwili coś w rodzaju podwójnego szczytu i tak jakby chcieli jeszcze w tym tygodniu po raz kolejny zaatakować. Tu mamy pierwszy szczyt 1800, tutaj drugi, tak jakby chcieli zaatakować. Jednocześnie sprzedaż fizycznego złota przez PFF Mint spadła. Tam jest trochę ponad 101 tysięcy uncji złota w kwietniu. To jest 22% mniej niż w marcu i 16% mniej niż w kwietniu ubiegłego roku. Co pokazuje, że po prostu ten rynek też powoli wydaje się być nasycony, przynajmniej jeżeli chodzi o to złoto fizyczne dla inwestorów. Z kolei Barrick Gold pokazał wyniki za pierwszy kwartał. One są troszkę z mniejszą produkcją, bo 1,1 miliona uncji złota. To jest 12% mniej rok do roku, ponieważ tam spadła jakość wydobywanego produktu w jednej z kopalni na Dominikanie. Natomiast skorygowany zysk kwartalny wyniósł 507 milionów dolarów, czyli prawie 80% rok do roku wzrostu. Tu również warto wspomnieć, że przychody spółki wsparte zostały przez ceny miedzi, gdzie spółka ma w Chile, Arabii Saudyjskiej, Zambii kopalnie tego surowca i te przychody, rosnące ceny miedzi wsparły te przychody z miedzi wzrosły o 37% rok do roku, więc też na dobrym poziomie są. Zresztą rzecz, o której chciałem wcześniej zacząć program, ale no, pewne osoby właśnie podpuściły, że nie mówiłem o tej akcji, która jest taka wielka, że wcale nie wywołuje ruchu na rynku. Więc pozwolę sobie teraz powiedzieć, że bank Goldman Sachs spodziewa się, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy rynki surowcowe co do zasady wzrosną o kolejne 13,5%. Niskie stopy procentowe, słaby dolar, a także wychodzenie gospodarek z koronawirusa, z pandemii i no, ich pompowanie poprzez rządowe różne programy wspierające. Plus oczywiście to, co się zaczyna dziać w Stanach, czyli co też wspominałem w artykule z poprzedniego numeru magazynu Investor, czyli że Joe Biden będzie wspierał rynki, między innymi srebra. I myślę, że to wpływ decyzji administracyjnych
prezydenta Stanów Zjednoczonych, Joe Bidena, ma większe szanse na podbicie cen srebra niż jakaś akcja na Reddicie. Ale o tym to jest w poprzednim numerze, w tym numerze z przełomu roku, z grudnia, od grudnia do lutego 2020. Znaczy od grudnia 2020 do marca, do lutego 2021. Więc tam sobie możecie zajrzeć, bo tam myślę, że to będzie miało znacznie większy potencjał. Tu jest okładeczka tego numeru, w którym jest właśnie o wpływie Joe Bidena na rynki surowcowe, przede wszystkim miedź i srebro, aczkolwiek nie tylko. Więc tam będzie można zajrzeć, tam będzie też można oczywiście na podstawie tego artykułu za jakiś czas, rok, dwa, trzy, jeżeli zobaczyć, co się spełniło, co się nie spełniło i wtedy jakoś gdzieś to oczywiście oceniać, bo to jest, jakby na to nie patrzeć, artykuł bardzo długoterminowy. Przechodząc na inne rynki, bo tu na złocie, no jesteśmy cały czas w tej formacji wewnętrznej, tak, mamy tak naprawdę Inside Bar z 3 maja, podobnie jak na srebrze, więc ta sama sytuacja jest Inside, zobaczymy jak będzie z wyjściem. 1800 nas mocno trzyma, więc jeżeli ruszymy w górę, to raczej będzie gwałtowne wyjście. Jeżeli odbijemy się w dół, no to oczywiście ten przedział, który tutaj mamy zaznaczony z dołkiem 720 i poziomem nieco niżej 1700, takim psychologicznym, będą tymi punktami docelowymi, jeżeli wyjście będzie dołem. Poniżej oczywiście tego FIBO, bo jednak tutaj nie dotykaliśmy do końca tego FIBO, ale myślę, że wyjście z tego Inside Buya będzie gwałtownym wyjściem o kilka dolarów, a nie jakimś takim symbolicznym knotem, czy takim wyhaczeniem, jak tutaj na przykład, nie wiem, czy gdzieś jest jakiś insight, który właśnie jakoś bardzo drobno naruszył nam strukturę. Czy gdzieś mamy jakiś taki ruch w ostatnim czasie, który bardzo drobnym... O, tu. Tak, de facto byśmy w insightzie tutaj na początku roku, 20 stycznia mieliśmy świeczkę decyzyjną. To był insight, który bardzo drobno nam naruszył tą świeczkę. No i dopiero kolejnego dnia, 3 lutego mieliśmy to naruszenie korpusem i dopiero 4 lutego mieliśmy to wyjście, więc prawdopodobnie nie sądzę, żeby aż tak to źle było. Myślę, że wyjście tutaj z tego rynku będzie znacznie bardziej gwałtowne. Z kolei jeżeli chodzi o rynek ropy naftowej, znowu 70 dolarów nas powstrzymało. Zobaczcie, że co się wydarzyło poprzednim razem, mieliśmy korektę na 9, mieliśmy atak, drobną korektę, ponowny atak i zejście do 60 o 10 dolarów sumarycznie. W tej chwili mieliśmy pierwszy atak na 70 dolarów i zobaczymy, jak to się skończy, bo wygląda na to, że jeżeli taka świeczka by nam pozostała, no to raczej ceny do głębszej korekty. Zyski Saudi Aramco, rok do roku 30% więcej zarobiło. ConocoPhillips również osiągnęło zysk na poziomie prawie 1 miliarda dolarów, 902 miliony. W porównaniu do straty 201 milionów w pierwszym kwartale ubiegłego roku, to jest naprawdę sporo. Diamond Energy, czyli spółka łupkowa, też nam zaksięgowała zyski z... Co warte uwagi, też Wenezuela utrzymuje eksport na poziomie około 700 tysięcy baryłek dziennie w kwietniu. Utrzymała, to jest od kilku miesięcy utrzymywany taki eksport mimo amerykańskich sankcji. Więc tutaj Wenezuela ma pewną stabilizację. Jak mają taką stabilizację, to mogą zacząć kombinować nad zwiększeniem tego eksportu, żeby zwiększyć swoje przychody. Więc też może się troszkę podaży więcej pojawić ze strony Wenezueli. Ale to kwestia jakoś gdzieś bym powiedział w przyszłości. Zapasy ropy naftowej w Stanach spadły nam o 8 milionów baryłek wczoraj podano, do 485,1 miliona baryłek. Prognozowano spadek o 2,3, ale jak widać ruch nie był żaden trwały w dniu wczorajszym. Więc tak naprawdę podbitka w górę, podbitka w dół, zakończyliśmy dzień po środku, bo ta różnica jest naprawdę, biorąc pod uwagę skrajne wartości, czyli 90, czyli mieliśmy ruch cały dzień przez o dolara, natomiast pomiędzy open a lastem jest 40 centów, no to w tym momencie oczywiście ten zakres ruchu tej korpusu jest bardzo niewielki, więc ten rynek jest w pewnej stabilizacji, względnej stabilizacji. Myślę, że tutaj jest kwestia tego, że ten rynek może troszkę się obawiać tych potencjalnych oskarżeń wobec grupy OPEC,
co może nam hamować dalsze wzrosty. Dlaczego? Dlatego, że wszelkie oskarżenia antymonopolowe oczywiście będą się ciągnęły latami, ale jeżeli się zaczną pojawiać, jeżeli faktycznie Stany Zjednoczone wystąpią przeciwko OPEC i OPEC+, to chwilowa reakcja może być bardzo mocna, ponieważ wszyscy będą wiedzieli, że, znaczy wszyscy wiemy, że jest to zmowa mająca na celu podniesienie cen. Zmowa w perspektywie bardzo skrajnej, bo jednak mówimy tu o jednym z najpotężniejszych państw na świecie, takich jak Rosja. Mówimy o jednym z największych dostawców ropy, jak Arabia Saudyjska i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Więc to są silni gracze i atak na nich będzie dość mocny i oni będą się oczywiście bronić. Ale to, co wiemy, to to, że, znaczy wiemy, to co ja spodziewam się i to jest wysoce prawdopodobne, że jeśli by się pojawiły te kwestie antymonopolowe, to te ceny nam runą, bo wszyscy zaczną prognozować po prostu zwiększenie produkcji do wysokich poziomów wydobycia we wszystkich tych krajach, zwłaszcza Rosji i Arabii Saudyjskiej. To by oznaczało oczywiście zwiększenie podaży o 3-4 bez problemów miliony baryłek według tych danych, które mamy. Absolutnie z dnia na dzień, więc po prostu tak by inwestorzy uznali, że samo rozpoczęcie procesu w pierwszym etapie już jest wystarczającym czynnikiem, by te ceny zepchnąć. Ale w tej chwili też oczywiście widzimy, że te ceny się ustabilizowały. Według Irakijczyków te ceny nie powinny spaść poniżej 65 dolarów za baryłkę, więc są oni względnymi optymistami, bo jednak myślę, że trzeba się przygotować na to, że w zakresie do 60-70 możemy być przez naprawdę długi czas i handlować tylko i wyłącznie ten zakres, dopóki jakieś inne kwestie generalnie rynkowe się nam nie pojawią. W tej chwili oczywiście 70 jest tym poziomem, na który musimy bardzo, bardzo uważać. Przebicie go może być fałszywym wybiciem, więc też trzeba bardzo się pilnować, jeżeli ktoś chce długą pozycję rozgrywać. Na krótko to oczywiście pierwszy poziom to będzie wyznaczony przez SMA z tutaj krótkich take profitów, krótkiej pozycji take profit. Drugi to gdzieś wewnątrz tej wyznaczonej strefy. I oczywiście sam dołek jako 60 dolarów. Więc myślę, że w ten sposób mamy aktualnie sytuację. Dla bardzo krótkorynkowych graczy to zalecam, takich typowo day tradingowych zalecam FIBO w tym kształcie, od tego szczytu 71,40 do tego dołka 60,26. W ten sposób, jak zobaczyliście, naciągnąłem do tego dołka, tak? I zobaczcie, że wywalę sobie tą strefę, bo ona nam do niczego nie będzie w tej chwili potrzebna. Zobaczcie, że po zejściu, po wyznaczeniu tych granic, rynek reagował na ten poziom 64,50 od obu stron. No i ma pewien problem z pewien wsparcie tutaj na 62,89. Plus oczywiście tutaj też mieliśmy atak na 67,15. Tutaj też był atak, ceny wróciły praktycznie do tego poziomu i dopiero było wyjście górą. No tu było fałszywe wybicie, otwarcie luką w dół i wyjście górą. No i oczywiście ta 70 nas jako punkt psychologiczny nas tutaj trzyma. Kwadracik przywracamy, żeby on nam został, bo uważam, że on zostanie. Trochę nam robi bałaganu, ale tak jak mówię, day tradingowo, takie małe FIBO dla day tradingowców jak najbardziej będzie miało fajne znaczenie. Bo czy ten szczyt jeszcze uznawać w tym momencie? Teoretycznie by można było. Natomiast on jest tak naprawdę dopiero, można by powiedzieć, że się buduje i nie tworzy to aż tak wielkiej różnicy. Więc lepiej już mieć potwierdzony szczyt lokalny, potwierdzony lokalny dołek. I kombinujemy dalej. A zobaczcie, taka inna rzecz. Tutaj też potężny wyjazd na cenach ropy naftowej. 4 dolary prawie w ciągu jednego dnia, w jedną, w drugą stronę. Czy ktoś coś mówi, że Wall Street Bets, Wall Street Oil coś się zrobiło? No nie, takie rzeczy na rynku się zdarzają. Bez udziału drobnych inwestorów z ulicy. To tak nawiasem mówiąc. Tradycyjnie gaz ziemny i zobaczcie, że też mamy tu pewną stabilizację. Czechia Energy zwiększyło swoje przychody ze sprzedaży w pierwszym kwartale do ponad 3 miliardów dolarów, to jest ponad 14% rok do roku, więc jest całkiem, całkiem nieźle. Prognozowany popyt wraz z eksportem w tym tygodniu to
0,7 miliarda stóp mniej niż te piątkowe prognozy, o których mówimy w poniedziałek, czyli 86,8 miliarda dziennie stóp sześciennych. W przyszłym tygodniu ma wzrosnąć odrobinę do 87,2. Natomiast podaż w tym momencie, majowa podaż w Stanach Zjednoczonych to 90,7. Innymi słowy, zwiększamy zapasy. Te wysokie ceny są tak naprawdę pokłosiem azjatyckiego zapotrzebowania, ale myślę, że tutaj to, co mówiłem już wcześniej, prawdopodobnie na dniach zaczniemy obserwować troszkę mniejsze zainteresowanie drogim gazem i poczekanie, aż te ceny nam troszkę spadną. Perspektywy bezmienne. 3,06 jako ogólne ograniczenie. I też oczywiście tutaj widzimy, że mamy dwa różne FIBO naciągnięte. To jedne jest rozciągnięte tak naprawdę jeszcze z przełomu 19 i 20 roku. Myślę, że można je usunąć jako mniej istotne w tej chwili, żeby rozgrywać po prostu to, co widzimy tutaj, czyli to FIBO, które mamy od dołka w styczniu do szczytu w lutym. Tegoroczny poziomy. Zobaczymy, jak rynek, widać, że na chwilę obecną nie ma jakoś specjalnie sił, żeby się podciągnąć do tego 3,08. Próbował knotem, ale nie wyszło. Zobaczcie, że ten obrót jest malutki. Ten obrót jest poniżej tego poziomu, powiedzmy, średniej wartości 80 tysięcy, który gdzieś tutaj sobie wyznaczyliśmy. Moglibyśmy go nawet troszkę obniżyć tutaj do poziomu tych świeczek, które, żeby więcej świeczek go dotykało. Czyli możemy mówić, że od 70 jest już taki podwyższony ten poziom. Od tych 70 tysięcy jest podwyższony. Widać, że te ostatnie dni są na bardzo małym wolumenie, czyli brakuje i jednej, i drugiej stronie kapitału bądź woli, żeby ruszyć te ceny. Ten fakt powinniśmy mieć na uwadze, że no jakoś brakuje zainteresowanych, żeby wypychać te ceny wyżej, jak i brakuje dużo ludzi, żeby te ceny spychać. Brakuje chętnych, żeby te ceny spychać jakimiś ruchami rynkowymi. To oznacza, że po prostu możemy też jakiś moment tkwić w konsoli, chyba że oczywiście zacznie się zmniejszać nam popyt w Azji. To, o czym mówię. Wtedy jak najbardziej możemy liczyć na troszkę spadek tych cen. Na chwilę obecną bardzo trudne do rozgrywania w te rynki, ten rynek jest, więc może być kiepsko, no ale zobaczymy, tak? W tej chwili oczywiście, jeżeli licząc lukę, to jesteśmy na plusie, ale biorąc pod uwagę, że rynek zaczyna nam powoli chcieć jakby zamykać tą lukę, to może się skończyć też wynikiem ujemnym cały dzisiejszy dzień. Przechodząc do surowców rolnych, na soi zobaczcie, jakie mieliśmy potężny, tak, w perspektywie wylot. I tak naprawdę mamy zanegowane szczyty, mamy stworzone, więc musimy to FIBO sobie zaktualizować. Natomiast w perspektywie surowców rolnych może tutaj mocno wspierające być dla soi i kukurydzy przede wszystkim susza w Argentynie, która wpłynęła na ilość wody w rzece Parana. Rok temu w programie też był ten problem. Ze względu na niski poziom wód, te dostawy do portów eksportowych na wybrzeżu morskim, na wybrzeżu oceanicznym są bardzo ograniczone. Niski poziom powoduje, że każdy statek ładuje od 5,5 tysiąca do 7 tysięcy ton surowców mniej. Naprawdę całkiem dużo. Tym bardziej, że jeszcze prognozy mówią, że ten poziom wody nam spadnie w najbliższych dniach, więc jeszcze bardziej ograniczy nam eksport. No i to oczywiście też przekłada się na ceny surowców na świecie, no bo jednak nawet opóźnienia w eksporcie są w tym momencie mocno problematyczne. Więc zobaczymy tutaj, jak te kiepskie warunki pogodowe będą wpływały nam docelowo na jakość zbiorów, a także na sam eksport. Więc tutaj soja i kukurydza, czyli dwa główne produkty eksportowe Argentyny, jeżeli chodzi o surowce rolne, mogą mocno dostać paliwa ze względu na to, że po prostu zaczyna brakować tego źródła. W tej chwili jesteśmy dość wysoko, jak mówiłem, dla mnie te surowce są za wysoko. One są za wysoko, szukamy soi i teraz pojawia się kwestia tego, że zasiewy, obszar zasiewów soi może być w ostatniej chwili w Stanach Zjednoczonych wyższy od prognozowanego właśnie ze względu na te wysokie ceny, co oczywiście wywoła efekt odwrotny, ceny spadną, więc czekamy, aż te zasiewy, ten areał zasiewu będzie podany, ostateczny i wtedy możliwe bardzo, że jak już te informacje zaczną nam spływać, że te ceny w końcu spotka zdrowa korekta, tutaj zdrowa korekta to nawet bym powiedział, że 20% to mało.
biorąc pod uwagę, z jakiego dołka myśmy wyjechali. W tej chwili jesteśmy na poziomie 80% wzrostów od ubiegłego roku przez ostatnie 9 miesięcy, więc naprawdę korekta o 20%, czyli jakieś 300-350 centów nie byłaby niczym zaskakującym. Tu już mieliśmy taką głębszą korektę z 1430 na 1290-1300, ale myślę, że do tych poziomów jeszcze jak najbardziej powinniśmy zejść, a nawet niżej, nawet do 1200, żeby mówić o jakiejś głębszej korekcie na tym rynku, która właśnie może być wywołana decyzjami rolników. Kukurydza także nam się pnie w górę, słuchajcie, też byśmy musieli już przesuwać, natomiast mamy niepotwierdzony szczyt, bo tam na soi mieliśmy już kolejne świeczki po szczycie, tutaj mamy nowe szczyty wybijane wieloletnie. Ten sam powód, jakoś innych specjalnie danych nie ma, więc zresztą ten optymizm na rynkach jest naprawdę mega, mega duży. Kukurydza, no, wygląda na to, że chcą zaatakować, przesunę może tą ten poziom cenowy z ostatniego dołka. Zobaczcie, że w tej chwili wyrównujemy poziomy, na których byliśmy w 2013 roku. No, kolejny etap 750. Nie wiem, czy ja tego poziomu nie mówiłem, tak? Mi się coś kojarzy, że 750 podawałem w którymś programie. Później już będziemy w okolicach 800, nawet 780. Tu zobaczcie, że w 2011 roku, czyli dość krótko po kryzysie poprzednim, prawie 800 dotykaliśmy, no a sam szczyt 850. Czy teoretycznie mamy szansę? No w tej chwili jesteśmy na tym poziomie już właśnie z 2013 roku. Jest szansa, tak? W tej chwili możemy nawet próbować, bo jednak te pozycje długie się są dość mocne. No i kupują, jak dla mnie w oderwaniu od fundamentów. Więc ja po prostu poza tymi rynkami siedzę i... bo nie widzę dla siebie miejsca. Dla mnie te fundamenty na kukurydzę są zbyt słabe, żeby ją aż tak pompować. Podobnie jak na soi. Z kolei na pszenicy mamy też zatrzymanie rynku. I też mamy potwierdzony szczyt, więc możemy sobie zaktualizować Fibonacciego. No i zobaczcie, że ten poziom, który mieliśmy tutaj wyznaczony, jest tym poziomem, który w tym momencie staje się dla nas dość kluczowy. W przypadku pszenicy wstępna prognoza giełdy zbożowej z Buenos Aires mówi, że przyszłe sezonowe plony pszenicy w Argentynie wyniosą 19 milionów ton, czyli wyrównają jakość z sezonu 2018-19, co jest czynnikiem pospadkowym, ale w tej chwili pszenica zyskuje na znaczeniu właśnie o tym, o czym mówiłem, czyli o zmianie w paszach. O tym mówię od kilku programów, więc pszenica moim zdaniem ma większe szanse na dalsze wzrosty ze względu na to, że zyskuje na znaczeniu i może się pojawić coraz większy popyt na ten surowiec. Jednocześnie kukurydza i soja powinny zacząć się korekcić. Ale w tej chwili, jak widać, soja i kukurydza lecą nam na szczyty, a pszenica nam się bardzo gwałtownie zatrzymała. Oczywiście ta soja też ma pewne zatrzymanie, bo też przecież chociażby Fibo zaktualizowaliśmy, ale to zatrzymanie na pszenicy jest moim zdaniem dużo, dużo istotniejsze, bo dużo bardziej zatrzymaniem. Soja robi sobie przystanek, a pszenica się zatrzymała. Tak ja oceniam te dwa ruchy. Więc tutaj pszenica jeszcze prowzrostowo, ale z bardzo dużą dozą ostrożności, bo może po prostu polecieć na zasadzie ciągniemy za resztą, więc jeżeli kukurydza i soja by miały zacząć spadać, może się też okazać, że zacznie nam spadać pszenica. I pod koniec programu możemy zobaczyć, jaki mieliśmy piękny wystrzał na kawie w dniu wczorajszym. Naprawdę niesamowity ruch, bardzo zaskakujący dla wielu. Przepraszam, nie to chciałem. I zobaczcie, że po pierwsze wszedł duży wolumen, relatywnie duży wolumen w porównaniu do tych poziomów, które mamy, że 24 to jest powyżej tego poziomu, uznajemy to za wysoki wolumen, przynajmniej w ostatnim czasie. Więc mamy bardzo wysoki wolumen, bardzo jednostajny ruch. Ciężko się doszukiwać. Wszelkie informacje mówią o potężnym optymizmie na rynkach.
że ta pandemia koronawirusa się kończy, że rośnie spożycie, że my jako ludzie też zaczynamy się przyzwyczajać do pandemii i chcemy więcej kawy pić w Starbucksie. Co też oczywiście ma pewne przełożenie, ja nie twierdzę absolutnie, że nie. Natomiast nie będę ukrywał, że mnie też ten ruch zaskoczył. Ale co też wykopałem. Od ponad tygodnia w Kolumbii trwają protesty antyrządowe. I one od kilku dni, czyli de facto w tym tygodniu, nam zaczęły blokować również eksport kawy. Od głównych plantatorów w kilku prowincjach, macie ich nazwy na stronie, nie są w stanie wyjeżdżać ciężarówki z kawą. Plantatorzy są w trakcie zbiorów, kolumbijscy, więc tutaj pojawia się kwestia magazynowania. Jeszcze mają magazyny u siebie, niezapełnione, ale jeżeli w ciągu kilku najbliższych dni te blokady nie zostaną zwolnione, to niestety, ale te magazyny się przepełnią. I bardzo możliwe, że jakaś grupa inwestorów, czy jakiś fundusz, 2, 3, 5 funduszy, nie potrafię tego ocenić, stwierdziło, że jest to czynnik będący wystarczającym zagrożeniem, żeby zwiększyć swoją ekspozycję na kawę, wywołując właśnie taki ruch. Tutaj te protesty oczywiście są jak większość demonstracji w krajach, powiedziałbym, uboższych, może w ten sposób to ujmijmy. Zdarzają się krwawe incydenty, bo 24 ofiary są w tych demonstracji. Oczywiście wpierw chodziło o reformę podatkową, na którą ludzie się nie chcieli zgodzić. W tej chwili chcą walczyć o to, żeby rząd rozwiązał problemy ubóstwa, policyjnej przemocy i nierówności w systemie opieki zdrowotnej oraz edukacji. Tak więc no, relatywnie nienadzwyczajny moment dla rynku kawy, więc myślę, że tutaj może się jeszcze troszkę nam wydarzyć. Jeszcze myślę, że może spojrzymy na jeden rynek, gdzieś tutaj mi wisiał, ponieważ miedź księguje nam bardzo wysokie ceny, jakbyśmy sobie to zmienili na wycenę w tonach. To zobaczymy, że jesteśmy na poziomie 10 tysięcy dolarów za tonę miedzi. No i tutaj kwestia oczywiście, dlaczego? No, potężny popyt, natomiast co mi się udało doczytać, to analizy związane z tym, że tak, oczywiście Chiny w ubiegłym roku zaimportowały, zwiększyły swój import miedzi rafinowanej o ponad 38%. Super, ale jak popatrzymy, to są sugestie, że ten import nam spowolni w tym sezonie, w tym roku. I to już zaczyna mieć odzwierciedlenie w danych. Pierwszy kwartał tego roku to import wyniósł co prawda 5% więcej rok do roku, natomiast 19% mniej niż w czwartym kwartale ubiegłego roku. Również Chiny luzują swoje przepisy dotyczące importu złomu miedzianego, w efekcie czego oczywiście jesteśmy w stanie zastąpić drogą miedź rafinowaną rynkową złomem miedzianym, który też wymaga przetworzenia. To może nam sugerować właśnie, że ten import nam spadnie. Zresztą wzrost o 5% względem pierwszego kwartału ubiegłego roku, gdzie od połowy lutego mieliśmy pandemię, gdzie mieliśmy zamknięty region Wuhan, który jest mocno przemysłowym regionem, czyli dużym konsumentem miedzi, i później te zamknięcia się przesuwały na kolejne prowincje. To wszystko się składa w całość, że po prostu przebicie ubiegłorocznego importu w pierwszym kwartale, zwłaszcza marcowego, nie byłoby jakimś wielkim problemem, więc wzrost o 5% nie jest jakimś dużym czynnikiem. Fakt, że spadliśmy o 20% kwartał do kwartału, to już jest bardziej kwestia pokazująca, że może się nam zmieniać rynek, więc warto te dane miedziowe obserwować, zwłaszcza w kontekście Chin, bo jeżeli kolejne miesiące będziemy mieli gorsze wyniki rok do roku, a prawdopodobnie tak będzie, to raczej ceny na poziomie 10 tysięcy nam się nie utrzymają. Druga rzecz, ale to już pozytywna, jest to, że kwestie podatkowe w Chile, zdaniem National Mining Society, może być odebrane jako próby wywłaszczenia inwestorów i dużych spółek górniczych, gdzie mogą one być obciążone podatkiem w wysokości co najmniej 3% od sprzedaży miedzi i litu. I według prezesa tego National Mining Society 12 z 15 największych spółek górniczych w kraju poniosłoby straty, gdyby ten podatek wszedł w życie. W dodatku uznają go za niezgodny z konstytucją. W efekcie
To jest czynnik, który może nam mocno pompować ceny, bo muszą być one wyższe, żeby się opłacało wydobywać. Musi być ta marża trochę wyższa. Ale to nie do końca może być kwestia związana tylko i wyłącznie z tym, żeby to utrzymać, żeby to było wystarczające do utrzymania, bo oczywiście dzisiaj głosowanie w Chile w Izbie Deputowanych, później ta ustawa trafia do Senatu, zobaczymy, czy przejdzie przez te dwa etapy i wtedy jak najbardziej będziemy mogli sobie jeszcze pokombinować. Więcej informacji oczywiście na stronie surowcowe.info, gdzie wszystkich zainteresowanych zapraszam, bo tam jest też więcej newsów na różne tematy, również o surowcach, o których dzisiaj nam się w programie nie wspomniało. Także o na przykład diamentach, o których też całkiem niedawno było przecież. Tak więc dzięki wielkie za uwagę. Udanych transakcji dzisiaj, jutro, spokojnego weekendu, no i widzimy się w poniedziałek.